Dzień dobry moi drodzy, witajcie w pierwszym w tym roku kosmetycznym filmie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej aktualnej pielęgnacji ciała. Dlaczego właśnie taki film? Mówi się, że nowy rok, nowa ja. Ja w tym roku dobiję do 40, przekroczę 40, więc stwierdziłam, że takim jednym z moich planów, celów na ten rok jest właśnie zadbanie o ciało. Nie tylko o skórę mojego ciała, ale również o cały mój organizm wewnętrznie. Więc większa aktywność fizyczna, lepsze suplementy, lepsze odżywianie, większa ilość pitych płynów w ciągu dnia, czyli przyjmowania wody, lepszy sen. Wiele, wiele takich czynników, które mają sprawić, że moja skóra na ciele będzie wyglądało dobrze i ja oczywiście będę się czuła dobrze w moim ciele, jak to się mówi. No i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj opowiem Wam o takich aktualnych produktach, które stosuję w pielęgnacji, co takiego robię. Dzisiaj jest też taki dzień, kiedy wieczorem będę sobie urządzała takie domowe spa, więc same przyjemności. Idealnie wszystko się łączy właśnie z tą tematyką, także zaczynamy. Kto śledzi moje media społecznościowe, ten wie, że ja uwielbiam markę Rituals i uwielbiam właśnie też te pianki od marki. No, mam swoje trzy ulubione w tej chwili zapachy, trzy takie kolekcje. Czerwona, której nie posiadam, ale pokazywałam Wam tutaj na moim kanale już wiele, wiele razy. Niebieska, w której się zakochałam w okresie letnim i regularnie do niej wracam. Oraz żółta, która pojawiła się jakiś czas temu w mojej pielęgnacji. I absolutnie, słuchajcie, uwielbiam ten zapach. Chyba nawet przebiję ten czerwony, tę wersję czerwoną, po którą uwielbiałam sięgać właśnie w okresie zimowym. Ta chyba jednak to będzie coś dla mnie. Dlaczego lubię te pianki? Przede wszystkim są niesamowicie wydajne. Po drugie, nie przesuszają mojej skóry na ciele. Bardzo fajnie sprawdzają się pod prysznicem, jak również w takiej kąpieli w wannie. Lubię je również stosować do czyszczenia moich szczotek do włosów. To jest, słuchajcie, w ogóle genialne rozwiązanie. Może kiedyś Wam pokażę co i jak. Także te pianki jak najbardziej. Intensywny, długotrwały zapach. Może niekoniecznie na ciele, ale w łazience po ich użyciu ta aura, która się roztacza, to jest coś. Poza tym moja druga połówka też je uwielbia i zawsze do mnie mówi: słuchaj, już się kończy, kup następną. Także lubię wracać do tych pianek, stosuję je regularnie w mojej pielęgnacji i również Wam je polecam, bo są naprawdę świetne. A skoro jesteśmy przy kąpieli, to tutaj muszę też nawiązać oczywiście do złuszczania, które jest tak jakby nieodłączną częścią tych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, ale też takich dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych. O co mi tutaj chodzi? Codziennie myjemy naszą skórę na ciele, prysznice, kąpiele i tak dalej, a dwa razy w tygodniu, czasami rzadziej, na przykład raz w tygodniu, czasami trzy razy w tygodniu, wszystko zależy od tego, jaką macie skórę, sięgamy po peelingi. Jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo lubię peeling i znowu marka Rituals. Właśnie ten, słuchajcie, ten niebieski, w którym się, ta wersja niebieska, w której się zakochałam w lecie i regularnie do niej wracam. Mamy tutaj drobinki soli, które są zatopione w olejkach i to jest tak niesamowicie przyjemne podczas stosowania. Z jednej strony przyjemne, z drugiej strony cudowny zapach, a jeszcze do tego dochodzi działanie, bo nie dość, że dochodzi do złuszczenia tego martwego naskórka, którego się pozbywamy podczas takiego peelingu, to te olejki, które tutaj mają, przepięknie naszą skórę pielęgnują i sprawiają, że jest ona taka nawilżona i gładka. I to jest taki peeling, po którym wcale nie musicie nakładać balsamu, bo jeśli użyjecie go pod prysznicem, sprawdza się genialnie. Ja lubię po niego sięgać i pod prysznicem, i w kąpieli, w wannie. Kiedy stosuję go w kąpieli, w wannie, to wtedy oczywiście nakładam później kolejne produkty, które zaraz Wam pokażę. Ale ja po ten peeling sięgam raz w tygodniu, natomiast drugi raz w tygodniu wykonuję szczotkowanie mojego ciała. Albo na sucho,
albo na mokro. Ja wiem, że są zwolennicy takiego szczotkowania w okresie zimowym, na przykład codziennie, żeby się pobudzić, bo tak to też działa. Ja nie mogę ze względu na to, że moja skóra jest wrażliwa i najlepiej u mnie szczotkowanie sprawdza się w kąpieli, czyli na mokro. Dlatego też, żeby nie podrażniać, żeby to złuszczanie było, słuchajcie, takie delikatniejsze, w sensie tego szorowania po naszej skórze, ale również intensywne w sensie złuszczania, czyli pozbywania się tych martwych komórek na skórka. Także ja najbardziej lubię na mokro, ale też czasami sięgam na sucho. To już zależy, jaki tam mam samopoczucie. Czyli 2 razy w tygodniu. Złuszczanie, peeling i szczotka. Co robię po kąpieli? Delikatnie osuszam skórę ręcznikiem, a następnie w całe moje ciało smarowuję serum. To jest serum wyszczuplające, ujędrniające od marki Eisenberg i też wielokrotnie Wam pokazywałam na moim Instagramie chociażby. Ja już zużyłam ze 3 albo 4 buteleczki tego serum i absolutnie je uwielbiam. Ono ma taką konsystencję lekko żelową, przepięknie rozprowadza się na skórze i momentalnie wchłania. Dla mnie nie ma tutaj jakiegoś też intensywnego zapachu, on jest taki delikatny, taki kosmetyczny, prawie w ogóle niewyczuwalny, ale rzeczywiście skóra przy regularnym stosowaniu tego serum jest fajnie napięta. Czy dochodzi do wyszczuplenia? No tutaj mogłabym polemizować i ja tak powiem Wam szczerze, nie za bardzo chcę się wyszczuplać, bo i tak jestem już szczupła, wiecie o co mi chodzi. Natomiast mi zależy na tym, żeby to był właśnie taki produkt pod krem, który będzie tę moją skórę trzymał, jak to się mówi, w ryzach, czyli ona będzie już tak lekko ujędrniona. Wszystkie panie, które są już tak 35+, będą doskonale wiedziały, o co chodzi z tym ujędrnieniem, zwłaszcza w okolicy pośladków i kolan. Także dla mnie taki produkt jest niezastąpiony. Sięgam i tak jak mówię, smarowuję w całe moje ciało, w każdą praktycznie część i naprawdę sprawdza się super. No i teraz przechodzimy do balsamowania. Brzmi to trochę jak, wiecie, mumia, czasy, tam starożytne egipskie balsamowanie, no ale troszkę to tak wygląda. Ja w okresie zimowym zdecydowanie bardziej lubię sięgać po gęste balsamy i masła. Wszelkiego rodzaju takie lotiony, mleczka i tak dalej zostawiam sobie zawsze na okres letni. Natomiast zima to jest dla mnie taki właśnie okres, kiedy no musi być to takie bardziej treściwe masełko, taki gęstszy balsam, który dłużej się wchłania, dłużej utrzymuje na skórze, bardziej intensywnie ją nawilża, ale też ma fajny, ciekawy zapach. Wy wiecie, że ja zapachami się otaczam i bardzo je lubię w swojej pielęgnacji. No i jakoś tak właśnie pod koniec zeszłego roku odkryłam balsam, który zauważyłam też w mediach społecznościowych u innych influencerek i one niesamowicie się nim zachwycały. Z kilku względów. Fajny skład, świetny zapach, ale przede wszystkim działanie. No i tak sobie pomyślałam, że muszę wypróbować ten balsam. I też, słuchajcie, przepadłam i doskonale rozumiem, dlaczego dziewczyny tak go zachwalają. I mam tutaj na myśli balsam kolagenowy, takie masło kolagenowe od marki Elever Cosmetics. To jak to masło pachnie. Ja nie wiem, co to jest, słuchajcie, za aromat. Bardzo, bardzo owocowy. Gdybym mogła Wam przesłać ten aromat, to byście sami stwierdzili, że matko, normalnie można by było to masło można by było zjeść. Ktoś mówił, że tutaj czuje zapach takich owoców leśnych, jagodowych. Ktoś tam mówił, że czuje mango. A ja Wam powiem, co ja wyczuwam w tym aromacie. Połączenie malin z jeżynami, więc trochę owoce leśne. Rzeczywiście delikatnie ten aromat mango, takich owoców tropikalnych. Zapach, który długo utrzymuje się na skórze. Konsystencja, która cudownie na niej pracuje, zwłaszcza po tej kąpieli, kiedy zrobimy sobie peeling, nałożę sobie serum, to jeszcze to masełko przepięknie na niej, na skórze pracuje, wchłania się stopniowo, podejrzewam, że w przypadku skóry bardzo suchej ten proces wchłaniania będzie zdecydowanie szybszy i ta skóra
Rzeczywiście jest bardzo długo nawilżona, jest gładka, jest taka zbita. No i słuchajcie, skład. Mamy tutaj naprawdę wiele świetnych substancji aktywnych, takich jak na przykład olej z kiełków pszenicy, ze słodkich migdałów. Mamy tutaj kwas hialuronowy, mamy kolagen morski, mamy masełko, shea, mango. Naprawdę bardzo fajne składniki aktywne, świetny produkt, pojemność 200 gramów, bardzo też wydajny. Ja go Wam gorąco polecam, bo to nie jest, nie wiadomo jak, drogi produkt. Każdy może sobie na niego pozwolić, a warto mieć taki kosmetyk w tej zimowej pielęgnacji, kiedy nasza skóra potrzebuje tej większej ilości lipidów, lepszego zabezpieczenia, tej okluzji, nawilżenia, żeby ona była cały czas w dobrym stanie. Ja z tego masełka jestem absolutnie zadowolona i właśnie też dzisiaj go Wam polecam. Ale w mojej pielęgnacji ciała też już od jakiegoś czasu jest jeszcze jeden balsam, masło, które stosuję tylko w okolicy biustu, dekoltu i tutaj, słuchajcie, na ramionach. Dlaczego? Dlatego, że jest to produkt, który ma przede wszystkim intensywnie ujędrniać, wygładzać, zadbać o skórę taką już, która tego potrzebuje. Ma fajne substancje aktywne, również technologie. I jest to produkt od marki Eisenberg. Produkt, który robi praktycznie wszystko. No, mogłabym tak powiedzieć, bo jest tak: nawilża, wygładza, ujędrnia, sprawia, że ta skóra jest tak fajnie zbita. Delikatnie, przyjemnie pachnie. Ma taką konsystencję, powiedziałabym, śmietankową, troszeczkę przypominającą budyń. Trzeba nim troszeczkę popracować też na skórze, żeby fajnie go rozsmarować. Przy czym robimy też masaż, czyli tak jakby działamy podwójnie, tak? Masujemy naszą skórę tutaj w tej okolicy, żeby dobrze wmasować produkt. Ujędrniamy, działamy na nią. I to rzeczywiście jest świetny, świetny kosmetyk. Bardzo duży plus za jego pojemność, przez to, że nakładam go tylko właśnie tutaj, słuchajcie, w tej okolicy, tak, szyja, dekolt, biust, właśnie przed ramiona, on naprawdę, mam go już od kilku miesięcy i cały czas go stosuję i na długo mi wystarcza. Nie wiem, kiedy się skończy, no skończy się niedługo, już tak widzę, że już tak pomału, pomału, słuchajcie, już tam jest końcówka, ale nie ukrywam, że też troszeczkę uważałam z tym, jak go tutaj, wiecie, aplikować, żeby sobie go dozować, bo jak zauważyłam pierwsze efekty, które pojawiły się po mniej więcej 3 tygodniach stosowania, to stwierdziłam, wow, to jest naprawdę świetny produkt, drogi, ale wart swojej ceny. Jest jeszcze coś, o czym chciałam Wam powiedzieć dzisiaj, jeśli rozmawiamy o pielęgnacji mojego ciała, to w okresie zimowym zawsze wracam do masażu bańką chińską. I też staram się regularnie Wam pokazywać w mediach społecznościowych, że właśnie takie masaże wykonuję na okolicy ud i pośladków. Nie robię na brzuchu, nie robię na ramionach, robię tylko właśnie tam. I teraz najlepsza, najtańsza, słuchajcie, z Rossmana, gdzieś z internetu, z apteki internetowej, bańka chińska się do tego idealnie sprawdzi i wcale nie musicie wydawać milionów na jakieś reklamowane gdzieś tam głośno bańki, bo zwykła bańka, dobre ruchy, odpowiednie ruchy i najzwyklejsza oliwka. I tyle, słuchajcie. Najtańsza, najzwyklejsza oliwka dla dzieci. Żadne jakieś tam produkty dodatkowe. Ja wiem, że wiele osób wykonuje takie masaże na przykład na olejach. Ale, słuchajcie, to jest masaż. I pytanie tutaj jest takie. Takie oleje kosztują dużo, dużo więcej niż zwykła oliwka. Czy Wam jest po prostu nie szkoda tego? Bo niekoniecznie podziałamy tutaj substancjami aktywnymi, wykonując ten masaż. Ewentualnie taki olej można sobie później fajnie w skórę jeszcze wcierać po masażu bańką chińską, żeby on też dawał nam jakieś pozytywne efekty ze względu właśnie na te substancje aktywne zawarte w oleju. Ale pamiętajcie, że olej jest tłustym emolientem, czyli on daje nam okluzję na skórze i on niekoniecznie będzie miał bardzo jakieś tam, wiecie, ogromne działanie pielęgnacyjne. Dlatego ja uważam, że najlepiej tutaj sprawdzi się zwykła oliwka, za nieduże pieniądze, zwykła bańka i działamy, masujemy. I po takim masażu ja też
sięgam po serum od marki Eisenberg, następnie wcieram jeszcze w siebie balsam, no i wow. I działam właśnie bańką do okresu lata, kiedy zaczynam się już rozbierać, bo tak jak powiedziałam, moja skóra jest wrażliwa, ma też tendencję do siniaków, więc wolę robić masaż bańką chińską właśnie w tym okresie, ale muszę się Wam przyznać, że zastanawiam się nad zakupem technologii Galvanic Body od marki Nuskin, ponieważ widziałam, jakie przynosi efekty w stosowaniu na ciele. Tam mamy zastosowane odpowiednie prądy, które w badaniach i nie tylko w fizjoterapii wykazują naprawdę świetne działanie na naszą skórę. I myślę nad tym, żeby właśnie już niedługo chyba sobie zakupię Galvanic Body, zacznę go testować, zacznę testować całą technologię i urządzenie na mojej skórze i na pewno, jeśli tak się stanie, to oczywiście Wam tutaj opowiem i być może też przedstawię efekty działania, czy rzeczywiście to działanie jest, ale ciągnie mnie do tego, żeby wprowadzić jeszcze jeden dodatkowy zabieg w mojej pielęgnacji domowej w tym okresie właśnie zimowym, jeszcze wiosennym, więc zobaczymy, jak to będzie. Od przyszłego miesiąca chciałabym również rozpocząć serię zabiegów na ciało, w sensie wrócić do zabiegów na ciało, które najprawdopodobniej będę wykonywała w salonie Yasumi, który jest w pobliżu mojego domu, bo jestem zadowolona z tych zabiegów, więc też Wam opowiem, co i jak. Ale jeśli rozmawiamy o mojej aktualnej pielęgnacji ciała, to Wy już wiecie, jak to wygląda. Czyli pianki od Rituals, peeling od Rituals, genialne masło od Elever Cosmetics, balsam masełko od Eisenberg, serum od Eisenberg. Widzicie, ja sięgam po kosmetyki z różnych półek cenowych, łączę je ze sobą i dzięki temu też widzę fajne działania. No i ta bańka chińska, no i może za chwilę ten Galvanic Body. Zobaczymy, jak to będzie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wygląda Wasza aktualna pielęgnacja ciała. Na co stawiacie? Jakie kosmetyki stosujecie? Czy wykonujecie jakieś domowe zabiegi? A może jakieś zabiegi w salonach kosmetycznych? Czy pamiętacie o tej aktywności fizycznej? Picie odpowiedniej ilości wody, diecie, suplementach i całej reszcie? Dajcie koniecznie znać, bo jestem niesamowicie ciekawa, czy z początkiem tego nowego roku też macie jakieś cele, jakieś plany, jeśli chodzi o Wasze ciało. Ewentualnie, czy możecie mi polecić jakieś fajne kosmetyki, które warto również wprowadzić do pielęgnacji, bo widzicie, że u Was dają świetne efekty. Czekam na Wasze komentarze. Przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie linki do produktów, o których opowiadałam. Koniecznie sobie tam zerknijcie. A ja tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!